Proszę Państwa, chciałbym Państwa wszystkich serdecznie powitać. Dobry wieczór na inauguracyjnym cyklu wykładów pod wspólnym tytułem Prawo w obliczu bezprawia. Sądowe rozliczenia zbrodni II wojny światowej. Jest to jednocześnie też inauguracja pracy nowej pracowni w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego pod tytułem Sprawiedliwość okresu przejściowego. Pani profesor jest polską prawniczką, politolożką, doktorem habilitowanym nauk prawnych, specjalizuje się w międzynarodowym prawie karnym oraz międzynarodowym prawie humanitarnym, pracuje, proszę mnie poprawić, ale przede wszystkim na Uniwersytecie Warszawskim, wykłada na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych tego właśnie uniwersytetu. I to na to chciałbym zwrócić szczególnie Państwa uwagę i to jest jak najbardziej związane z tematem naszego dzisiejszego wykładu. To książka, której jest współredaktorem, czy współredaktorką razem z Rafałem Tarnogórskim, opublikowała w tym roku nakładem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych książkę pod tytułem Siła prawa zamiast prawa siły, Ludwik Erlich i jego wkład w rozwój nauki prawa międzynarodowego oraz nauki o stosunkach międzynarodowych. Także jeszcze raz chciałem Panią serdecznie powitać cieszę się, że skorzystała Pani z naszego zaproszenia i zechce zapoczątkować ten cykl naszych wykładów. Autorką tego cyklu wykładów jest Pani doktor Dominika Uczkiewicz. Pani Dominika Uczkiewicz jest doktorem w prawie historii, ale studiowała także i prawo w naszej uczelni, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. No i ja miałem to szczęście i zaszczyt, że sprawowałem opiekę z kolei nad rozprawą doktorską pani Dominiki Oczkiewicz, którą obroniła w tym roku w Instytucie Historycznym naszego Uniwersytetu, a napisała tą rozprawę pod tytułem O sprawiedliwość dla Polski. Problem odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne w pracach rządu polskiego na emigracji w latach 1939-1945. Jeszcze raz pani doktor dziękuję za inicjatywę, za przygotowanie tego cyklu wykładów. Przekazuję pani głos. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję panie profesorze za przedstawienie i wyręczenie mnie w przedstawieniu naszej prelegentki, pani profesor Patrycji Grzeby, którą również witam w swoim imieniu. I ogromnie się cieszę, że możemy gościć Panią dzisiaj. Krótko powiem o cyklu, założeniach, jakie sobie postawiliśmy, komponując jego program i pytania, na które chcielibyśmy odpowiedzieć, do których wprowadzeniem będzie też dzisiejszy wykład. Prawo w obliczu bezprawia, ten cykl wykładów poświęcony jest początkom polskiego wymiaru sprawiedliwości w sprawach o zbrodnie wojenne, jak również sylwetką polskich prawników, którzy kreowali prawne ramy oraz debaty na temat kształtu sądowych rozliczeń zbrodni nazistowskich zarówno osób, które kreowały w latach II wojny światowej, jak i po zakończeniu wojny. Chcemy przyjrzeć się temu, jak przebiegały procesy karne, zarówno w tym aspekcie regionalnym, czy ograniczonym zakresie, w jakim działały specjalne sądy karne, ale także w ujęciu komparatystycznym i porównaniu tych polskich koncepcji oraz praktyki prawniczej do rozwiązań przyjętych przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze czy w innych procesach zbrodniarzy wojennych prowadzonych przez państwa alianckie. Oczywiście istotnymi są pytania o koncepcje prawne i tradycje, po które sięgano już w Polsce komunistycznej po 1945 roku, kreując podstawy tego wymiaru sprawiedliwości, zarówno w tym ujęciu systemowym. Tutaj warto mieć na uwadze fakt, że kodeks karny z 1932 roku obowiązywał do praktycznie roku 1970 w powojennej Polsce. A także są tradycje intelektualne i akademickie postaci polskich prawników, którzy wywarli decydujący wpływ na rozwój prawa narodów w Polsce dwudziestolecia międzywojennego, wśród nich właśnie Ludwik Erlich oraz ośrodki naukowe jak Uniwersytet Jana Kazimierza w Lwowie, o którym dzisiaj na pewno powiemy, czy postaci najbardziej znane i do niedawna głównie rozpoznawalne związane z tą problematyką i w tym kontekście takie jak właśnie Rafał Lemkin,
twórca pojęcia zbrodni ludobójstwa, ale też słuchacz wykładów bohatera dzisiejszego spotkania Ludwika Erlicha, wykładów z prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Lwowskim oraz protegowany czy współpracownik drugiej dzisiejszych postaci, której się przyjrzymy, czyli Emilia Stanisława Rapaporta. Jak wiemy, w ostatnich latach, kilkunastu latach, to właśnie postać Rafała Lemkina znajdowała się w centrum tych historyczno-prawnych badań nad kreowaniem wymiaru sprawiedliwości w sprawach o zbrodnie międzynarodowe czy polskiego wkładu do tej debaty zarówno w dwudziestoleciu międzywojennym, jak i w latach II wojny światowej. To, na czym mi zależy i zależy nam w tym cyklu wykładów, jest właśnie poszerzenie tego spektrum osób, grona wybitnych prawników, przyjrzenia się ich dorobkowi intelektualnemu właśnie w tym okresie, czyli dwudziestolecia międzywojennego, lat II wojny światowej oraz okresu powojennego. Ja dzisiaj zapraszam Państwa oczywiście na wszystkie nasze wykłady. Będziemy je udostępniać na kanale YouTube. Postaramy się przybliżyć tę problematykę jak najszerszemu gronu odbiorców. Mam nadzieję na owocną dyskusję i w tej chwili oddaję głos Pani Profesor. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja bym bardzo przede wszystkim chciała podziękować za zaproszenie przez Centrum im. Williego Branta. No przede wszystkim raz, że jest to dużym honorem dla mnie otwierać ten cykl, który uważam, że jest bardzo ciekawy, interesujący i chętnie wysłucham także pozostałych wykładów. To jest też dla mnie szansa przybliżenia dwóch postaci, które mnie zafascynowały w ostatnim czasie i podać takie wątki, które według mnie są naprawdę fascynujące w ich życiorysie. I także jako Opolanka, ta Odra, która biegnie gdzieś przez Opole i przez Wrocław gdzieś nas łączy i dlatego mam dużo sympatii dla Wrocławia, raz, że mam tam dużo przyjaciół akademickich, ale także dla samego miasta i bliskiego mojemu sercu. Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać o dwóch postaciach i zanim przejdę do takiego merytorycznego wykładu, chciałabym, żebyśmy obejrzeli taki krótki materiał filmowy, archiwalny. Właśnie zaczynam od tego materiału filmowego, ponieważ w 1946 roku dwaj bohaterowie dzisiejszego naszego spotkania, czyli Ludwik Erlich i Emil Stanisław Rapaport, spotkali się właśnie w Poznaniu przy okazji procesu Artura Greissera. Spotkali się tam w różnych rolach. Rapaport był tam jako jeden z sędziów, nie przewodniczył składowi, ale jak się później okazało, miał ogromny wpływ na pisanie uzasadnienia i taką główną linię argumentacyjną wyroku, który zapadł w procesie Greissera. I w tym procesie zaangażowany dość mocno był właśnie Ludwik Erlich, który przygotował szereg ekspertyz dotyczących legalności wojny agresywnej. Jak ważne było to spotkanie, może świadczyć chociażby to, że wyrok w sprawie Artura Greissera zapadł 9 lipca 1946 roku, a więc na kilka miesięcy przed wyrokiem w Norymberdze, który z kolei został ogłoszony 1 października 1946 roku. Dlaczego było to takie ważne? Ponieważ był to pierwszy proces, w którym zdecydowano się sądzić osobę za zupełnie nowe zbrodnie. Ponieważ osoby, które były sądzone tam, one były sądzone oczywiście na podstawie prawa krajowego, na podstawie dekretów Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z odniesieniem się do regulacji międzynarodowych, które powstawały w czasie II wojny światowej, a które dotyczyły konieczności sądzenia zbrodniarzy nazistowskich. Jednak w trakcie procesu, a także w uzasadnieniu, to co możemy odnaleźć, to możemy odnaleźć odniesienia do zbrodni przeciwko pokojowi, ale także do zbrodni ludobójstwa. Jeżeli uświadomimy sobie, że ten wyrok zapadł przed wyrokiem norymberskim, to tak naprawdę mówimy o pierwszym wyroku na świecie, w którym właśnie te zbrodnie zostały osądzone i zmierzono się, powiedziałabym nawet w dokładniejszym zakresie, z definicjami tychże zbrodni i z zakresem odpowiedzialności za nie. Także, ponieważ był to jeden z procesów, którym pomagał tworzyć zręby zupełnie nowej dziedziny prawa międzynarodowego publicznego, a międzynarodowego prawa karnego. I to jest taka specyficzna dziedzina, gdyż tak naprawdę, żeby być specjalistą, żeby móc
badać tą dziedzinę, to w zasadzie potrzebna jest wiedza zarówno typowo karnistyczna, jak i z zakresu prawa międzynarodowego, co też potwierdza na przykład obecny statut Trybunału Rzymskiego, gdzie gdy wybiera się sędziów, to sędziowie są zawsze wybierani z dwóch kategorii. Jeden sędzia, znaczy jedni kandydaci określają się jako specjaliści z zakresu prawa karnego, inna kategoria obejmuje sędziów z zakresu specjalistów prawa międzynarodowego. Nic więc dziwnego, że to właśnie w tym procesie musieli się spotkać wybitni naukowcy, wybitni akademicy, którzy z jednej strony jak Rapaport właśnie byli wybitnymi karnistami o ogromnym uznaniu międzynarodowym, a z drugiej strony nasz najlepszy internacjonalista tamtego okresu, czyli właśnie Ludwik Erlich. Dlaczego te postacie się tam spotkały? Otóż te procesy, które miały miejsce przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, miały bardzo taki, oczywiście chodziło o wymierzenie sprawiedliwości i danie satysfakcji ofiarom, ale miały one także dosyć duży wydźwięk polityczny. Wiadomo było, że niektóre te wyroki zapadną przed procesem norymberskim, w związku z tym chciano wpłynąć także na linię orzeczniczą Międzynarodowego Trybunału Wojskowego. Ale także biorąc pod uwagę, że te procesy były tłumaczone na kilka języków obcych, bo były one tak naprawdę tłumaczone jednocześnie na, było oczywiście w języku polskim, niemieckim, ale także angielskim, francuskim i rosyjskim. Dodatkowo na procesy te zaproszono obserwatorów z zagranicy. To odpowiednie zaproszenie wystosowano do Roberta Jacksona, czyli głównego oskarżyciela w procesie norymberskim. Jednak Jackson nie był w stanie przybyć na proces w związku ze swoimi obowiązkami przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym. Ale co ważne, procesy obserwował Telford Taylor, ten, który odpowiadał później za oskarżenie przed tak zwanymi dalszymi procesami norymberskimi, które miały miejsce przed amerykańskimi sądami wojskowymi. A zatem uczestnictwo i organizacja tych procesów miała ogromne znaczenie, jeśli chodzi o taki wpływ na to, w którą stronę pójdzie prawo po II wojnie światowej, ale dawała też szansę pokazania ogromu zbrodni, których dokonano na terytorium Polski, co mogło przydać się politycznie do usprawiedliwienia naszych roszczeń dotyczących reparacji, czy też właśnie zmiany granic na Zachodzie. Stąd też właśnie postanowiono, że w ramach tych procesów muszą wziąć udział nasi najlepsi prawnicy. Gorzko można dodać ci, którym udało się przeżyć wojnę. I dlatego też spośród prawników, którzy byli zaangażowani w te procesy, jako sędziowie, jako oskarżyciele czy jako obrońcy, ponad połowa z nich miała co najmniej doktorat, tak? W tym procesie Greisera chciano mieć Rapaporta jako sędziego Sądu Najwyższego, prezesa Izby Karnej. Chciano mieć Erlicha. To były dwa nazwiska, jedne z najbardziej rozpoznawalnych w tamtym czasie. Nazwiska, które jak już pan profesor Rukniewicz i pani doktor Uczkiewicz wspomniała, mają wiele wspólnego, chociażby łączy ich Lwów. Tak, do którego za chwilę dojdziemy, ale to też na marginesie może warto dodać, że oskarżycielem w procesie Greisera był Jerzy Sawicki, także wykształcony we Lwowie i także z Lwowem związanym. Więc widzimy, jak ten Lwów nam się przewija już przy tym procesie Greisera. Ale zacznijmy od początku. Ja bym może Państwu teraz tylko pokazała na chwilę tych dwóch naszych bohaterów dzisiejszego spotkania. Tutaj mogą Państwo zobaczyć zdjęcie Rapaporta z okularami i właśnie Ludwika Erlicha. I o tych właśnie postaciach chciałabym Państwu opowiedzieć. Zacznę od tego, który urodził się wcześniej, czyli od Rapaporta. Była to rzeczywiście postać nieduzinkowa. I tak naprawdę postać, która żyła w wielu różnych epokach, bo urodził się zanim jeszcze Polska odzyskała niepodległość. Urodził się w czasach, kiedy studiował w Warszawie, które nie było wtedy, Uniwersytet Warszawski nie był wtedy najlepszym uniwersytetem. O wiele lepsze uniwersytety znajdowały się w zupełnie innych częściach Cesarstwa Rosyjskiego. Natomiast skończył tamże studia i wiedząc o tym, że tak naprawdę
naprawdę szanse na to, żeby zostać na uczelni, nie istnieją, a także szansa na karierę sędziowską jest znikoma, biorąc pod uwagę dyskryminację, z jaką spotykali się polscy prawnicy, postanowił dołączyć do adwokatury. I tejże adwokaturze był w kręgu prawników związanych z takim kołem tworzonym przez Stanisława Patka i Stefanię Sępołowską. To był taki zespół prawników, którzy bronił Polaków oskarżonych w procesach politycznych. To było bardzo ważne doświadczenie dla całego życia Rapaporta. Dlaczego? Dlatego, że on mówił, że to była bardzo szybka praca, bardzo emocjonująca, czasem wykańczająca, gdyż trzeba było szybko się przygotować, a stawką było życie oskarżonych. To był ten właśnie moment, kiedy Rapaport doszedł do wniosku, że kara śmierci nie ma racji bytu i powinna zostać zniesiona, ale jednocześnie widział warunki, w których oskarżeni przebywali i uważał, że także nawet jeśli chodzi o karę pozbawienia wolności, to ona powinna mieć miejsce w jakichś ludzkich warunkach. Te doświadczenia z początku jego kariery naprawdę zaważyły na jego poglądach i on w zasadzie do końca życia zajmował się właśnie sposobem wykonania kary, jak ona powinna być wykonana także, żeby pozytywnie wpływała na osobę skazaną. Kiedy dochodzi do I wojny światowej, on od razu angażuje się w tworzenie tak zwanych sądów obywatelskich. Miał dosyć duże ambicje także polityczne. Te ambicje polityczne porzuca, kiedy staje się sędzią, tak? Dość szybko staje się sędzią Sądu Najwyższego i tam orzeka przez kilkadziesiąt lat, ale też bardzo ważne było jego prace w komisji kodyfikacyjnej, w tej komisji kodyfikacyjnej, do której pracę włączył Rafała Lemkina. Słusznie pani Dominika wspomniała, że był on tak naprawdę protegowanym Rapaporta. Jednak to, co niezwykle cenne w działalności Rapaporta, to jego działalność na forum międzynarodowym. Rapaport był dobrym naukowcem, był osobą, która miała też ogromne umiejętności organizacyjne. Tak, to znaczy to była osoba, która tam wyrzucali go jednymi drzwiami, wchodził drugimi drzwiami albo tworzył sobie nowe możliwości. Przykładem może być to, że Rapaport upominał się o to, aby Polacy mogli brać udział w pracach Międzynarodowej Unii Prawa Karnego. To była taka organizacja stworzona między innymi przez Franza Liszta, który był mentorem Rapaporta. Jednak wtedy, kiedy ubiegał się o przyjęcie do tejże organizacji, spotkał się z odmową, gdyż powiedziano, nie ma takiego państwa jak Polska, więc nie będziemy tworzyć sekcji polskiej. To było dosyć krzywdzące, biorąc pod uwagę, że nie przeszkadzało to utworzyć w ramach tej organizacji na przykład sekcji chorwackiej, mimo że Chorwacja wówczas nie istniała, ale Rapaport się nie poddał. Skoro nie przyjmują nas do Unii, należy stworzyć inną organizację, taką, w której będziemy mogli mieć swoje wpływy. I to właśnie Rapaport wraz ze swoimi francuskimi przyjaciółmi postanowił stworzyć zupełnie nową organizację, która przetrwała do dzisiejszego czasu, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Karnego, Association Internationale de Droit Pénal, której był przez bardzo długi czas, bo mówimy o okresie od 1924 roku do 1961 roku wiceprezesem. Oprócz tego organizował szereg konferencji i co ja bardzo cenię, on przyjął sobie jako taki punkt honoru, żeby włączać w pracę tych różnych organizacji właśnie Polaków. Jeżeli była konferencja w Warszawie, taka unifikacyjna prawa karnego, to na tej konferencji czołowi karniści polscy mieli szansę się wypowiedzieć i mieli szansę wpłynąć na sytuację czy na dyskusję dotyczącą prawa karnego. Rapaport był też w bardzo dobrej sytuacji. On miał możliwość kształtowania prawa karnego w Polsce. Myśmy mieli nowym państwem, trzeba było podjąć decyzję, w którą stronę idziemy, czy przyjmiemy jakiś kodeks jako wiążący, czy może tworzymy zupełnie nowe. I poszliśmy w stronę tworzenia zupełnie nowego kodeksu, tego, o którym pani Dominika wspomniała, czyli z 1932 roku. W tymże kodeksie Rapaport
udało mu się przekonać do wprowadzenia przepisu, który obecnie nazywany jest często Lex Rapaport, czyli zakazu propagandy wojennej. I to łączy Rapaporta z naszym drugim bohaterem, Ludwikiem Erlichem. Ponieważ Rapaport wierzył, że można zapobiec wojnie, którą mógł obserwować z bliska, przez przepisy prawne. Uznał, że jeżeli wyeliminujemy propagandę wojenną, wyeliminujemy te przestępstwa, które dzisiaj mówimy o przestępstwach z nienawiści, to zapobiegnie powstaniu konfliktu zbrojnego. Taką samą wiarę w prawo miał Ludwik Erlich. Ludwik Erlich, który skończył z kolei studia we Lwowie, ale podobnie jak Rapaport, tą edukację we Lwowie uzupełnił studiami zagranicznymi. Obydwoje na przykład studiowali w Berlinie, chociaż mieli innych mentorów. O ile Rapaport poszedł w ścieżkę francuską, Francja, Belgia, to były jego jakieś takie fascynacje naukowe. O tyle na przykład Erlich studiował zarówno w Anglii, jak i w Stanach Zjednoczonych. To miało też duże znaczenie dla tej drugiej dziedziny, którą Ludwik Erlich się zajmował. Otóż on zajmował się nie tylko prawem międzynarodowym, ale stworzył zręby nowej nauki o stosunkach międzynarodowych. I rzeczywiście można go traktować jako takiego ojca nauki o stosunkach międzynarodowych w Polsce. Ta jego fascynacja polityką międzynarodową, można ją dostrzec chociażby w tym, że gdy powrócił do Lwowa i dzięki swojemu mentorowi Starzyńskiemu objął katedrę na tymże uniwersytecie i stanowisko profesora, to nie tylko zajmował się wykładaniem prawa międzynarodowego i napisaniem podręcznika do prawa narodów, podręcznika świetnie przyjętego, świetnie ocenionego także przez na przykład Hersza Lauterpachta. To także stworzył studium dyplomatyczne. Studium dyplomatyczne, o którym szerzej w książce, o której pani wspomniała, pisze właśnie profesor Adam Redzik. Studium, które było dla nas bardzo ważne, ponieważ ono kształciło elity nowej dyplomacji. I miało to właśnie duże znaczenie dla tworzenia tych nowych zrębów państwowości polskiej, umacniania tejże państwowości. I tu Państwo mogą dostrzec, że obydwaj bohaterowie mieli takie silne poczucie obowiązku obywatelskiego, obowiązku działania na rzecz nowego państwa polskiego, tak żeby je wzmocnić, tak żeby ta państwowość była jak najsilniejsza. Panowie musieli się poznać, chociażby z tego względu, że Erlich wykładał we Lwowie, wykładał jeśli się nie mylę, od 1924 roku. Natomiast Rapaport zrobił habilitację we Lwowie, co oznaczało, że on do tego Lwowa musiał przyjeżdżać, żeby utrzymać to prawo do wykładania, i ten Lwów odwiedzał w latach 1920-1933. Dzięki temu, tym przyjazdom do Lwowa miał możliwość nie tylko poznać Erlicha, ale także miał poznać właśnie Lemkina. I panowie już w okresie międzywojennym udało im się zbudować naprawdę mocną markę, nie tylko w Polsce, ale właśnie na świecie, jeśli chodzi o swoją wiedzę, o swoje wpływy. I przychodzi wojna. Przychodzi wojna, która dotknęła ich dość mocno. To znaczy obydwoje na początku starają się funkcjonować normalnie. Kiedy udaje się Erlichowi wrócić z konferencji w Bergen do Lwowa, podejmuje pracę na Uniwersytecie Lwowskim, ale my wiemy, że ta normalna praca trwała do grudnia 1939 roku, potem w kolejnym trymestrze tak naprawdę nie była ona możliwa, zmienił się charakter całego Uniwersytetu. Rapaport próbował odgrywać dalej swoją rolę jako sędzia i wykładać już prywatnie, bo pod reżimem nazistowskim nie było to już możliwe, ale dalej próbował prowadzić tą działalność naukową. Niestety szybko się okazało, że zarówno czy to będzie pod reżimem sowieckim, czy pod nazistowskim, normalna praca naukowa dla Polaków nie jest możliwa. Obydwoje zostają aresztowani i udaje im się uciec z rąk okupanta w zupełnie różny sposób. O wiele bardziej brawurowa
ucieczka z rąk okupanta jest w przypadku Erlicha, ponieważ wszystko wskazuje na to, że był na tyle ważną personą, tak, na tyle ważną osobą dla Armii Krajowej, że postanowiono zorganizować odbicie go z aresztu. To się udaje. Potem on się ukrywa wraz z partyzantami i ze wspomnień tychże partyzantów można wyczytać, że nie stronił od wykładania tych często prostych ludzi bez wykształcenia, bez skończenia szkoły średniej, właśnie prawa międzynarodowego. I tu też pojawia się ten rys właśnie wiary w prawo, co czasem wyrzuca ojcu jego syn Andrzej Erlich, podkreślając, że czasami go dziwiło, jak ojciec mógł wierzyć w to, że prawo może nas obronić, że wiara w traktaty, w zobowiązania międzynarodowe mogła zapobiec II wojnie światowej. Jeśli chodzi o Rapaporta, on także został aresztowany, ponieważ uznano, że jako sędzia Sądu Najwyższego wydawał wyroki nieprzychylne Niemcom. Spędził w tym areszcie niemal rok i udało mu się wydostać stamtąd dzięki wstawiennictwu prawnika Metzgera, którego właśnie znał ze swojej takiej działalności w tym Stowarzyszeniu Prawa Karnego. Metzger po prostu publikował wspólnie z Hansem Frankiem, wstawił się tam u Franka za Rapaportem i tylko dzięki temu jemu udało się wyjść i przeżyć. Obaj przeżyli wojnę i po tej wojnie Rapaport zdecydował się udać do Łodzi, gdzie tworzyły się te pierwsze instytucje państwowe, natomiast Erlich pojechał do Krakowa. I jaka była ich reakcja na wojnę? Otóż Rapaport w 1945 roku opublikował książkę, o której się nadal mówi, tak? Ona budzi ogromne kontrowersje. To jest książka Naród zbrodniarz. To jest książka, która odbiła się dużym echem, ale która też, niektórzy twierdzą, że skompromitowała Rapaporta. Co było tak kontrowersyjnego w tejże książce? Pamiętajmy też, że Rapaport w czasie wojny stracił bliskiego przyjaciela, czyli właśnie Stanisława Pawka, który zginął. I on mógł obserwować okupację Warszawy, jak ona wyglądała i jak bardzo była ona brutalna. Doświadczenia Erlicha wcale nie były lepsze, raz, że musiał się ukrywać, raz, że tak właśnie był aresztowany, odbity, ale przecież żona Erlicha także została aresztowana, była przetrzymywana na Montelupich, została zakażona tam żółtaczką, została w końcu zwolniona tylko dlatego, że miała obywatelstwo amerykańskie i to pomogło jej uratować życie, ale te doświadczenia i Erlicha, i jego żony, a także dzieci były bardzo tragiczne. Chociaż udało im się wszystkim przeżyć wojnę. Otóż Rapaport w swojej książce, to co było takie bardzo kontrowersyjne, stwierdził, że to nie jest tak, że Hitler stworzył nazistowskie Niemcy, ale to Niemcy stworzyli Hitlera, że niemiecki naród ma po prostu takie inklinacje, stworzył taką możliwość, że Hitler mógł rzeczywiście przejąć władzę w tymże państwie, że to wynika z natury niemieckiej. On był trochę zafascynowany tą teorią Lambrozo, że są osoby, które z natury są złe i uznał, że są pewne narody, które mogą być z natury złe. Dlatego uważał, że to, co było wtedy bardzo popularne w 1945 roku, że Niemcy jako takie należy objąć pewną kwarantanną. Trzeba ich wyizolować, one muszą być pod pewnym protektoratem, gdyż są po prostu narodem niebezpiecznym. Brzmi dosyć kontrowersyjnie, brzmi jak takie zbiorowe karanie całego narodu niemieckiego za to, czego dokonali naziści, ale uważna lektura książki Rapaporta pokazuje, że on mówił raczej o odpowiedzialności takiej politycznej, odszkodowawczej, natomiast gdy przychodziło do odpowiedzialności karnej, to uważał, że trzeba każdą sprawę oczywiście rozpatrywać indywidualnie i rozważać, w jakim stopniu dana osoba była indywidualnie winna. Erlich nie pisał zbyt dużo o odpowiedzialności za II wojnę światową i co jest też charakterystyczne, nawet w kolejnych wydaniach ta kwestia odpowiedzialności nie jest tak bardzo rozbudowana u niego. Natomiast on dosyć sporo zajmował się właśnie prawem traktatowym i też właśnie wojną jako taką. Więc spotykają się w Poznaniu w czasie procesu Artura Greisera i tam muszą rozważyć,
czy Greiser odpowiada za zbrodnie przeciwko pokojowi, czy jest winny, współwinny wojny agresywnej. I w tym właśnie ma pomóc Ludwik Erlich. On sobie zdaje sprawę, że biorąc pod uwagę tę masę zbrodni, która została dokonana w czasie II wojny światowej i dyskusja, jaka toczyła się w różnych gremiach na emigracji, jak poradzić sobie z tą kwestią odpowiedzialności, pojawiło się dużo ekspertów z zakresu prawa międzynarodowego, którzy potrafią opowiadać też bzdurę. I bardzo mnie ujęło, kiedy w jego ekspertyzach można przeczytać piękny fragment, w którym mówi: nauka prawa narodów jest dziś nauką modną, więc przyciąga także wielu dyletantów, a zarazem są i pisarze, którzy dla celów autoreklamy lub politycznych ubierają swe życzenia w formy pseudonaukowe. Wskazywał również, że normy prawa narodów ustalone są bądź przez naukę, bądź przez sądy. Dlatego doceniał rolę Najwyższego Trybunału Narodowego, który mógł doprecyzować tą wartość prawa, znaczy kształt prawa międzynarodowego, ale jednocześnie zdawał sobie sprawę, że nie można przekłamywać. Znaczy, owszem, nawet jeżeli mamy żal i pretensje o to, co się stało w czasie II wojny światowej, to jednak jeśli organizujemy proces i chcemy odnosić się do prawa, no to nie możemy wdrażać myślenia życzeniowego. I widać w tych ekspertyzach Erlicha taką ogromną i rzeczowość, i obiektywizm. On odmawia wypowiadania się na tematy tam, gdzie nie ma dokumentacji, na przykład dotyczących okoliczności konferencji w Monachium. Podkreśla, że kwestia odpowiedzialności za wojnę agresywną to jest coś zupełnie nowego w prawie międzynarodowym, że to jest nowość. Sceptycznie odnosił się do samej kwestii odpowiedzialności jednostki, bo przecież to w swoich podręcznikach mówił o tym, że prawo międzynarodowe wiąże państwa w ich stosunkach wzajemnych. Ale jednak nie unikał tego problemu i wskazywał, że idziemy w nowym kierunku, musimy obrać pewną drogę i mamy pewne możliwości do swojej dyspozycji. Bardzo dobrze uzasadnił sądzenie za wojnę agresywną. To była argumentacja, która w zasadzie została przyjęta przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy, ponieważ Erlich wskazywał, był pakt Brianda-Kelloga. Może on nie był zbyt precyzyjny, może używał wielu terminów, które mogły podlegać różnej interpretacji. Jednak jeśli kierujemy się pewną zasadą dobrej woli, którą uważam, że jest taka zasada naczelna w prawie międzynarodowym, to nie można inaczej interpretować paktu Brianda-Kelloga jako tego traktatu, który zakazywał rozpoczęcia wojny agresywnej. Z dzisiejszej perspektywy w wielu kwestiach też się pomylił, ponieważ gdy odnosił się do kwestii zbrodni wojennych, uważał, że w przypadku Niemców oni nie mają prawa w ogóle się powoływać na konwencję haską jako agresorzy, nie mają jakichkolwiek praw wynikających z prawa wojennego. Jednak to była linia orzecznicza, którą przyjęło wiele sądów krajowych po II wojnie światowej. Ona się dosyć szybko zmieniła, natomiast rzeczywiście Erlich tutaj poszedł zbyt daleko, ale nie, na przykład jego analiza konwencji haskiej i na przykład zakazu represaliów w stosunku do ludności cywilnej, do jeńców, była niezwykle cenna i przydatna także z punktu widzenia innych procesów. Bo Erlich nie przygotował tylko ekspertyz na potrzeby tego procesu dotyczącego Greisera, ale także dotyczącego Amona Goetta, też wyrok, który zapadł przed procesem Nurembergskim, a także Fischera i innych. Więc to były takie kwestie, którymi on się zajmował w swoich ekspertyzach, to znaczy kwestia wojny agresywnej, kwestia przestrzegania traktatów, kwestia możliwości sądzenia jednostek za dane zbrodnie. I tu też bardzo ważny wątek, ponieważ rządowi na uchodźstwie w Londynie bardzo zależało na tym, żeby zbrodniarze byli przede wszystkim sądzeni przed sądami krajowymi. Dlatego też Polacy tak szybko wydali ustawodawstwo krajowe, które umożliwiało sądzenie zbrodniarzy nazistowskich, a Erlich w swoich ekspertyzach pokazywał, że możliwość sądzenia obywateli innych państw istnieje, odwołując się do orzecznictwa Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej i to było bardzo ważne z punktu widzenia kształtowania zasad ekstradycji, współpracy między państwami i w ogóle uzasadnienia tego, że Polacy sądzą Niemców przed swoimi sądami krajowymi. Wracamy do naszego procesu Greisera. Procesu, który zakończył się wyrokiem śmierci.
To była trudna na pewno decyzja dla Rapaporta, który, jak wspomniałam, był przeciwnikiem kary śmierci, a jednak jego podpis widnieje pod wyrokiem na Greisera. Myślę, że to właśnie te doświadczenia wojenne trochę zweryfikowały jego poglądy i uznał, że inna kara w tym momencie nie wchodzi w grę, gdy mówimy o zbrodniach tak drastycznych, do jakich doszło podczas II wojny światowej. O ile Ehrlich jeszcze w innych procesach jako ekspert uczestniczył, o tyle Rapaport już nie. To też wynikało z jego zaawansowanego wieku, ale także nie do końca ufano mu. Nowe władze nie za bardzo mu ufały, jeśli chodzi o jego podejście do karania, o socjologiczną naukę prawa, której był zwolennikiem. Dlatego już nie angażowano go w dalsze procesy. I tak jak wspomniałam, Rapaport decydował się związać z Uniwersytetem w Łodzi. Ehrlich postanowił zostać w Krakowie. Ale co charakterystyczne, oni, mając duże doświadczenie, pamiętając też czasy, kiedy jeszcze Polska nie była państwem niepodległym, czyli pamiętając o tym, jak to jest żyć pod okupacją, pamiętając okupację, jak okupację niemiecką, sowiecką, zdawali sobie sprawę, że ta nowa okupacja, która nastąpiła po 1945 roku w Polsce, po prostu trzeba znaleźć jakiś sposób na jej przetrwanie, na normalne funkcjonowanie. Żaden z nich nie poszedł w rozwój tej nowej dziedziny międzynarodowego prawa karnego, co może wynikać z dwóch kwestii. Pierwsza, że ta dziedzina została zawłaszczona przez duet Sawicki-Cyprian, o którym będą Państwo jeszcze mówić w czasie cyklu wykładów. A po drugie, ponieważ byli w pewnym momencie obydwoje odsuwani przez nowe władze Polski od wykładów, czy już nie mówiąc już o wyjazdach zagranicznych, Rapaport był przy tym genialny, ponieważ nie chcąc, żeby ta sekcja polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego zamarła, czy żeby Polska z tej organizacji została usunięta, on tworzył dokumentację na papierze. Tak? Powoływał członków, odwoływał członków, tworzył nowe władze, tak żeby pokazać, że ta polska sekcja żyje, mimo że tak naprawdę nie miała możliwości normalnie funkcjonować. Oni postanowili w swoich pracach po II wojnie światowej skupić się częściowo na kwestiach historycznych. I stąd też to duże osiągnięcia Ehrlicha, jeśli chodzi o przybliżenie nam polskiego wykładu prawa wojny Pawła Włodkowica, Stanisława ze Skarbimierza, a z kolei Rapaport jest dzisiaj bardziej znany z tłumaczenia dzieła Cezarego Beccarii. Tak? No to jest taki charakterystyczny punkt wspólny pomiędzy dwoma bohaterami dzisiejszego naszego spotkania. Oni postanowili obydwoje zostać w Polsce, nie zdecydowali się na wyjazd za granicę, mimo tego, że akurat każdy z nich nie miałby jakiegokolwiek problemu ze znalezieniem pracy na dobrych uniwersytetach zachodnich i to w Stanach Zjednoczonych. Natomiast dla obydwóch ważne było zostać w Polsce. Oni tutaj czuli, że jest ich miejsce na ziemi i kiedy rozmawialiśmy z synem Ehrlicha, on wspominał o tym, że w zasadzie nigdy nie było poważnej dyskusji o tym, czy wyjechać, tak? Mimo, że takie możliwości były. No i właśnie, te dwie postacie były inspiracją dla mnie do przygotowania dwóch publikacji. Ja pozwolę sobie Państwu tu je pokazać. Główną publikacją, o której dzisiaj mówimy, to jest ta książka wspomniana o Ludwiku Ehrlichu, Siła prawa zamiast prawa siły. Tytuł nieprzypadkowy, bo właśnie Ehrlich był tak, po prostu wierzył w moc prawa międzynarodowego. On zdawał sobie sprawę, że to prawo międzynarodowe może chronić te państwa mniejsze, które nie mają za sobą dużej siły i dlatego im powinno przede wszystkim zależeć na rozwoju prawa międzynarodowego. Ta publikacja powstała z inicjatywy profesora Romana Kuźniara, zaprzyjaźnionego z Andrzejem Ehrlichem i który tak naprawdę odkrył dorobek Ehrlicha w nauce o stosunkach międzynarodowych i przy ogromnym wsparciu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, przy chylności dyrektora Dębskiego.
wspólnie z Rafałem Tarnogórskim udało nam się zebrać grono znakomitych autorów, tak, zarówno specjalistów z zakresu prawa międzynarodowego, jak i stosunków międzynarodowych, którzy przyjrzeli się dorobkowi Ehrlicha, ale nie tak z punktu widzenia czysto historycznego, ale także, żeby spojrzeć, co z tego dorobku zostało, co jest jeszcze aktualne, a co całkowicie się zdezaktualizowało, bo niektóre rzeczy się zdezaktualizowały, oczywiście. I druga publikacja, którą mają tutaj Państwo w języku angielskim, to z kolei publikacja pod redakcją Frederica Maigret i Imi Talgren, czy także jest kilka rozdziałów o Polakach, jak się, bo jest tam rozdział i o Glaserze, i o Rapaporcie, i o Lemkinie. Natomiast ta książka o Lemkina ma dla mnie też dosyć duże znaczenie z tego względu, że są tam bardzo ciekawe dodatki, które czasami wybijają się nawet na plan pierwszy. Udało nam się z Rafałem Tarnogórskim przeprowadzić długi wywiad z Andrzejem Ehrlichem, ponieważ gdyby Państwo czytali wspomnienia różnych osób, to jawi się taki wizerunek Ehrlicha jako profesora niezwykle surowego, nieprzystępnego, mającego taki charakterystyczny wyraz twarzy zaciętej. Wydawałby się taki surowy profesor, z którym nie można było nawiązać takiego bezpośredniego kontaktu. Co się okazuje, że nie jest prawdą. I chcieliśmy pokazać w naszej książce Ehrlicha jako człowieka. Człowieka bardzo mocno wierzącego, żyjącego według swoich zasad, twardego. To też charakterystyczne, że kiedy Ehrlicha nie wysłano na konferencję na Zachodzie, na obrady w Organizacji Narodów Zjednoczonych, a wysyłano innych przedstawicieli, którzy tam zostawali i prosili o azyl, to różni aparatczykowie komunistyczni mówili, gdybyśmy wysłali Ehrlicha, no to może nie mówiłby wszystkiego tego, co jest po naszej myśli, ale jedno jest pewne, że on akurat na pewno by wrócił. I to ten taki sznyt takiego państwowca, poczucia obowiązków obywatelskich jest bardzo widoczne w życiorysie Ehrlicha. To, co też chcieliśmy pokazać przez wywiad z jego synem, to właśnie jak bardzo ważna była dla niego rodzina. I gdy spytaliśmy jego syna, na co by wskazał jako takie główne punkty, które były ważne dla Ehrlicha, które powinniśmy uwypuklić, to z jednej strony wspomniał o jego żydowskim pochodzeniu. On przyjął katolicyzm, był bardzo mocno wierzący, ale jednocześnie z tym swoim pochodzeniem nie do końca potrafił sobie poradzić i miał takie trudną relację z tym, że miał przodków żydowskich, że pochodził z żydowskiej rodziny. Ale przede wszystkim, na co zwrócił Andrzej Ehrlich uwagę, to po prostu jego ogromna miłość do żony. Tak, że z tą żoną tworzyli wspaniałą drużynę, wspaniały team, że bardzo się kochali i że tam i że właśnie powiedział, że gdy sobie przypomina swojego ojca, to co mu najbardziej przychodzi na myśl, to ten jego wspaniały związek z matką Andrzeja Ehrlicha. W samej książce mogą zobaczyć Państwo szereg wartościowych fotografii, które zdobyliśmy dzięki uprzejmości Andrzeja Ehrlicha, a także z archiwum profesora Radzika. Tutaj Państwo widzą żonę Ludwika Ehrlicha, Francis, właśnie z synem Andrzejem Ehrlichem, znanym i cenionym tłumaczem z języka angielskiego. Także warto wspomnieć o przyjaźni Ehrlicha z Karolem Wojtyłą, który tutaj widzą Państwo, że uczestniczył w pogrzebie Ehrlicha, przewodził uroczystościom pogrzebowym. I także tutaj mogą Państwo zobaczyć właśnie żyjącego syna w bardzo sędziwym wieku, ale w fantastycznej kondycji intelektualnej, który wspomina szereg anegdot. Też rozprawia się z pewnymi przekłamaniami, które pojawiły się w literaturze polskiej, bo tutaj nawiązuje na przykład do wspomnień
Nachlika, który przedstawia Erlicha w bardzo złym świetle, co było dużym zaskoczeniem dla rodziny Erlichów, biorąc pod uwagę ich bardzo mocne więzy z rodziną Nachlików i pomoc, jaką okazali żonie Nachlika po wypadku, któremu uległa. I wydaje mi się, że warto oddać sprawiedliwość, także tak by dać głos rodzinie Erlichów, żeby mogli się ustosunkować do szeregu przekłamań, czy wręcz kłamstw, które pojawiły się w różnego rodzaju publikacjach. Ale do wspomnień także nie miał szczęścia Rapaport, bo z kolei Mogilnicki, z którym wspólnie publikował, także w swoich wspomnieniach źle ocenia Rapaporta, z tego względu, że Rapaport jakoś tak mocniej się nie opowiedział przeciwko procesom brzeskim, tak? To znaczy, o ile Glaser wtedy bronił oskarżonych i przez to stracił katedrę w Wilnie i został w bardzo młodym wieku emerytem, profesorem, tak Rapaport jakby do tych kwestii politycznych się nie odniósł. I też to, co się wypomina Rapaportowi po II wojnie światowej, to będąc jeszcze w Sądzie Najwyższym po II wojnie światowej, też musiał zdawać sobie sprawę z szeregu procesów politycznych, jakie miały wówczas miejsce. No nie w jego izbie, bo to była raczej izba wojskowa, jeśli mówimy o procesie Nila czy Pileckiego, ale na pewno informacje o tych procesach musiały do niego dotrzeć, a jednak nie znajdziemy u niego słów potępienia. Mi się wydaje, że to wynikało po prostu z takiego pragmatyzmu. Rapaport nie z jedną władzą musiał współpracować i zdawał sobie sprawę, że na wiele rzeczy nie można sobie pozwolić, także z tymi nowymi władzami komunistycznymi. Można mu zarzucić oportunizm, pragmatyzm, jakkolwiek, no ale na odwagę jakąś taką cywilną krytyki tego, co się działo, się nie zdobył. Erlich także nie wypowiadał się zbytnio o kwestiach politycznych, ale też nie krył swoich poglądów, nie krył się też ze swoją wiarą, bo przecież to właśnie za pielgrzymkę do Częstochowy prawników został odsunięty od wykładów. Wdawał się w żywe dyskusje także ze swoim synem dotyczące oceny powstania warszawskiego, bo o ile Erlich doceniał wagę powstania warszawskiego, Ludwik Erlich, to jego syn już bardziej sceptycznie, mimo że w tym powstaniu walczył, sceptycznie do tego podchodził, biorąc pod uwagę los ludności cywilnej. Więc wiele smaczków zobaczą Państwo w obydwu publikacjach, dlatego serdecznie Państwa zachęcam do zapoznania się, czy to w wersji pisemnej, czy w wersji elektronicznej, która jest też dostępna na kilku portalach i można zaznajomić się z wieloma naprawdę wartościowymi, ciekawymi tekstami ujawniającymi wiele anegdot. Jeszcze widząc właśnie na ekranie profesora Redzika, to dodam, że właśnie w książce znajduje się obszerny biogram, życiorys Erlicha i wiele właśnie i zdjęć, i faktów, które udało się profesorowi ustalić i które Państwo tam znajdą. Też w książce znajdą Państwo, wydaje się, że najpełniejszy wykaz prac Erlicha, który został przygotowany przez Tomasza Pugacewicza z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który właśnie prowadzi badania nad dorobkiem profesora Erlicha, a także różnego rodzaju eseje, czy to wokół książki, słynnej książki Filipa Sandsa, czy też krążące wokół innych tematów bliskich Erlichowi. Teraz będę z przyjemnością odpowiadała na Państwa pytania, jeżeli się jakieś pojawiło, a wydaje mi się, że tak, bo coś migało mi na czacie. Ach, tutaj pan Andrzej Dębski pyta, czy bohatera dzisiejszego wykładu łączyło coś ze Stanisławem Erlichem, czy zbieżność nazwisk jest przypadkowa. Jest przypadkowa i wręcz powiedziałabym, że fani Ludwika Erlicha aż się obruszają, gdyby tylko go łączyć ze Stanisławem Erlichem. Więc to zupełnie dwie różne postacie, nie skolikacone ze sobą. Czy była współpraca pomiędzy Czechosłowacją a Polską, jeśli chodzi o prawo międzynarodowe? I tutaj słusznie pojawia się Bogusław Eczer, bardzo ważna postać w pracach Komisji Narodów Zjednoczonych do Spraw Zbrodni Wojennych. Oczywiście, że ta współpraca istniała w samej komisji, bo przecież trzeciemu komitetowi przewodniczył Glaser, tak? Inna bardzo ważna postać dla tworzenia nowych
nowych zasad sądzenia zbrodniarzy nazistowskich. Jeśli później chodzi o dalszą współpracę, to ponieważ i Polska, i Czechosłowacja były w tym bloku wschodnim, więc nie było problemu, jeśli chodzi o wydanie zbrodniarzy nazistowskich między sobą i ich sądzenie. Natomiast oczywiście wiadomo, że ta współpraca załamała się po II wojnie światowej, jeśli chodzi o państwa zachodnie. Ja chętnie uzupełniłabym odpowiedź pani profesor i zadała w nawiązaniu do niego pytanie, ale tutaj profesor Ruchniewicz postuluje krótką przerwę. Jeżeli państwo mają potrzebę, żeby sobie przynieść wodę albo uchylić okno lub z jakichkolwiek powodów na chwilę dojść do komputera, może umówmy się najpóźniej 5 po 6 na kolejną rundę pytań. Proszę też je przygotować w tym czasie. Będziemy się bardzo cieszyć na dyskusję. Zarządzam przerwę zaczyna się w tej chwili. Bardzo prosimy o komentarze, uwagi i pytania. Tutaj odnosząc się do pytania Daniela Tranki o tę współpracę polsko-czechosłowacką na tym późnym etapie pracy w ramach Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw zbrodni wojennych, ona faktycznie ma miejsce. No ale to ciekawe, Ecer zastępuje Stefana Glasera jesienią 1944 roku właśnie w tej funkcji przewodniczącego Komitetu do Spraw Prawnych czy Pytań Prawnych. Ta współpraca ma miejsce, ale przynajmniej jak z moich ustaleń wynika albo takich podejrzeń, ona ma też trochę charakter konkurencyjny. Konkurencję widzimy też pomiędzy Polakami, bo to jest też bardzo charakterystyczne, że jeżeli na przykład popatrzymy sobie na koncepcję Hersza Lauterpachta i Rafała Lemkina, to tak naprawdę oni ze sobą konkurowali, na której zbrodni mamy się w większym stopniu skupić. Natomiast ja widzę pewien pomost pomiędzy tymi działaniami prawników na uchodźstwie, którzy działali w Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw zbrodni wojennych, a tym, co mówi Ehrlich, ponieważ Polacy od samego początku mówili o konieczności współpracy między państwami, o konieczności zawarcia konwencji ekstradycyjnej. Mówili o tym, że ważne jest o to, żeby te procesy powinny się dziać tam, gdzie do zbrodni dochodziło, czyli przed sądami krajowymi, bo to te sądy mają przede wszystkim jurysdykcję. I to samo tak naprawdę mówi Ehrlich, przywołując różnego rodzaju zasady prawa międzynarodowego w swoich ekspertyzach przed Najwyższym Trybunałem Narodowym. Więc widać tutaj taką pewną wspólną myśl prawników bez względu na to, czy mówimy o tych prawnikach, którzy II wojnę światową spędzili w Londynie, czy też tymi, którzy zostali w Polsce. Właśnie wspomniała pani profesor o tej konkurencji, albo często jak my to odbieramy, konkurencji dwóch koncepcji, zbrodni ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości, która też na etapie kształtowania karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego miała swoje odzwierciedlenie. Czy w pismach, komentarzach, wyrokach albo dokumentach, do których pani dotarła, autorstwa Ludwika Ehrlicha i Stanisława Rapaporta, w jaki sposób oni odnoszą się do tych koncepcji? Na początku powiedzieliśmy o tym wyroku Najwyższego Trybunału Narodowego, jedynego, w którym użyte jest pojęcie zbrodni ludobójstwa. Rapaport, biorąc pod uwagę ten jego osobisty też kontakt, znajomość z Lemkinem i pewną chyba wspólnotę ideową, myśląc o jego tych pismach z dwudziestolecia międzywojennego, jak on się do tego odnosi, jak on je transponuje do swoich prac i czy faktycznie ten temat już po tym roku 1946 jest dla niego zamknięty, czy w jakichś pismach się do tej problematyki jednak odnosi, być może już nie w ramach swojej działalności naukowej. Znaczy, więcej tutaj na pewno do powiedzenia miał Rapaport niż Ehrlich, bo Ehrlich tak naprawdę bardziej się skupił na kwestii zbrodni przeciwko pokojowi, nielegalności wojny agresywnej i także obowiązywania 4. konwencji haskiej w kontekście zbrodni wojennych. Natomiast jeżeli przyjmiemy, że tak jak większość prawników z tamtego okresu twierdzi, że uzasadnienie wyroku w sprawie Greisera zostało napisane przez Rapaporta, który bardzo dobrze znał Lemkina i świetnie znał jego koncepcję ludobójstwa,
Koncepcję, którą też doskonale znał Jerzy Sawicki, bo to też może w Polsce o tym mniej mówimy, ale na konferencjach zagranicznych Sawicki swobodnie rozmawiał z Lemkinem, dyskutował na ten temat i był zwolennikiem tej koncepcji ludobójstwa. No to jest bardzo ciekawe, że gdy czyta się wyrok w sprawie Greisera, a także inne wyroki później, bo tą samą linią poszedł dalej później Najwyższy Trybunał Narodowy, to tam jakbyśmy czytali Lemkina, tak? Tam są prawie takie wyjątki z jego książki Rządy państw osi, gdzie mówi się o ludobójstwie tak szeroko pojętym, to znaczy ludobójstwie, które obejmowało nie tylko biologiczną eksterminację, ale przede wszystkim proszę zwrócić uwagę, że odnosi się tam zarówno do ludobójstwa na Żydach, jak i na Polakach, czy innych narodach i mówi się o tym ludobójstwie w sensie kulturowym, czyli niszczeniu kultury, niszczeniu takich podstaw tożsamości danej grupy narodowej, czy też etnicznej. Więc gdy popatrzymy sobie na wyrok, który napisał Rapaport, to tak naprawdę on mówi tam Lemkinem, tak? I słowo nawet ludobójstwo tam pada. Więc to jest bardzo charakterystyczne i myślę, że Rapaport miał dosyć dużo takiej sympatii dla samej idei i ona była bardzo przydatna po II wojnie światowej. I więcej tej sympatii znajdziemy w wyrokach polskich sądów niż w wyrokach Międzynarodowego Trybunału Wojskowego czy w dalszych procesach norymberskich, co jest niezwykle charakterystyczne. Mi też wydaje się, że, co mówię z pewnym żalem, ponieważ do wyroków w sprawie Greisera i do tego wkładu Rapaporta i Ehrlicha odnosiły się niektóre trybunały międzynarodowe, tu na przykład wspomnę o Trybunale Jugosłowiańskim czy Trybunale Rwandyjskim, które te wyroki przywołują i powołują się na zasady odpowiedzialności indywidualnej. Ale gdy przyjmuje się statut rzymski w 1998 roku i po 1998 roku rozpoczynają się prace na temat definicji zbrodni agresji, powstaje specjalna grupa do spraw zbrodni agresji, to mimo że w niej uczestniczyli Polacy, to za mało według mnie było tam odniesień do tego polskiego dorobku. Myśmy trochę o nim zapomnieli, mimo że my z wieloma dylematami, które teraz są rozpatrywane w literaturze, myśmy mierzyli się już w latach 40. i wychodziliśmy z tego obronną ręką, bo przecież to już w procesie Greisera mowa była o tym, co dzisiaj określimy jako związek przestępczy, joint criminal enterprise. I do tej kwestii odnosi się i Rapaport, i odnosi się Ehrlich. Rapaport zresztą, tutaj jak Państwo sobie sprawdzą w internecie, można znaleźć niektóre jego artykuły. On może nie pisał już tekstów prawnych, takich czysto akademickich, dotyczących odpowiedzialności za zbrodnie z czasów II wojny światowej, ale zdarzało mu się publikować w poszczególnych gazetach, odnosząc się do Norymbergi. Gdy pisał o Norymberdze, pisał o tak zwanej trzeciej Norymberdze, mając na myśli Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze. I on wskazywał tam właśnie na te nowe zręby odpowiedzialności, gdzie mówił o tej odpowiedzialności za udział w spisku, za udział w związku przestępczym i za to bycie czasami trybikiem w machinie zbrodniczej nazistowskiej. Więc podsumowując, oczywiście ta koncepcja Lemkina była znana i jednemu, i drugiemu prawnikowi, jednak tutaj, jeśli chodzi o jej promocję, to szczególne znaczenie miał ten wkład Rapaporta w pisanie uzasadnienia wyroku, no i także w wypowiedziach Jerzego Sawickiego jako prokuratora, nie tylko w tym procesie, ale także w nich. Ja za chwilę oddam głos dwóm gościom. Zgłosili się dwaj uczestnicy dyskusji z pytaniami. Jeszcze skorzystam z prawa głosu w tej chwili. Czyli odnośnie tego kulturowego ludobójstwa, czy kulturowego aspektu polityki eksterminacyjnej Rzeszy Niemieckiej jako osobnej kategorii zbrodni, czy pewnego nowego typu celu, jakim się chce osiągnąć przez właśnie to kulturowe wyniszczenie pewnej grupy, podejrzewam, no ono na pewno pojawia się w tych wyrokach i argumentacji, ponieważ było faktycznym doświadczeniem być może nieznanym gdzie indziej na taką skalę. Tak. I ono również właśnie w tych koncepcjach prawnych czy argumentacji, dlaczego należy karać zbrodnie nazistowskie i jak je definiować, pojawia się również w trakcie wojny, właśnie w tej debacie prawniczej w emigracyjnym Londynie, Stefan Glaser i Wacław Komarnicki, no to są główni, ale nie jedyni, natomiast najbardziej słyszalni i osoby, które najwięcej wypowiadały się w tej kwestii.
I w ich wypowiedziach faktycznie ten argumentacja, którą później czytamy u Lemkina, też się pojawia, czyli kwestia eksterminacji biologicznej, ale też kulturowej, eliminacji języka, praktyk kulturalnych czy religijnych ze strefy publicznej. Również innego typu zbrodnie jak zagładzanie czy różne formy takiej inżynierii zbrodni, jak oni to nazywają, czy tej machiny nazistowskiej. Także być może jest to w ogóle pewien punkt, na który polscy prawnicy konceptualizując przesłanki do pociągania, czy konceptualizując w ogóle definicję nowych zbrodni wojennych czy przestępstw międzynarodowych sięgają, no bo są to znajdujące pokrycie w dowodach, po prostu stany faktyczne, doświadczenia w przypadku Erlicha i Rapoporta tego czasu okupacji. I właśnie o czas okupacji chciałabym jeszcze spytać odnośnie obu tych prawników. Wspomniała Pani o ich zaangażowaniu czy związki z Armią Krajową, z podziemiem niepodległościowym. W jaki sposób, czy w ogóle włączają się oni również w te struktury zajmujące się wymiarem sprawiedliwości państwa podziemnego? Czy sądów specjalnych, czy Departamentu Sprawiedliwości, Delegatury Rządu na Kraj? Czy oni jako ci wybitni prawnicy i znawcy tej problematyki w trakcie wojny na temat wypowiadali? I też jaki był ich stosunek do problemu kolaboracji? Bo dekret sierpniowy, który stał się tą podstawą prawną rozliczeń powojennych, no wiadomo, był narzędziem politycznym, który był ukierunkowany zarówno przeciw zbrodniarzom nazistowskim czy hitlerowskim, ale również zdrajcom narodu polskiego, jak określała ta ustawa. Ale sam problem kolaboracji, czy pojawia się w ich przemyśleniach odnośnie właśnie przestępstw z okresu okupacji, czy raczej tutaj też taką pragmatyczną postawę przyjmują? To było moje pytanie. I oddamy głos panu Bartowi i Paulinie Gulińskiej-Jurgiel. Znaczy, proszę odpowiedzieć, a może potem następne pytania, czy jak pani woli, czy zebrać? Jak państwo wolą. Ja mogę od razu odpowiedzieć i możemy przejść do... Ja podejrzewam, że tym Bartem to jest pan profesor Bartłomiej Krzan. Natomiast odpowiadając teraz króciutko na pani pytanie, to znaczy oni nie odnoszą się w swoich publikacjach później do kwestii kolaboracji, nie zajmują się tym jakoś specjalnie. Natomiast czy mieli jakieś związki z tym systemem sądownictwa? Nie wiemy, nie mamy takich informacji. Wiemy też, że ten Erlich musiał mieć jakąś wysoką pozycję w tych strukturach państwa podziemnego, bo nie bez powodu go odbito. Tak? To znaczy, że tą akcję przeprowadzono głównie dla niego, przy okazji oczywiście uwolniono jeszcze kilkadziesiąt innych osób, ale to, że właśnie szukano jego i upewniano się, czy to właśnie Erlich został uwolniony, to świadczy o tym, że to była niezwykle ważna osoba dla podziemia. Natomiast jaka była dokładnie jego rola, nie do końca wiemy. W przypadku Rapoporta, no on był na samym początku okupacji zaangażowany po prostu w działalność polskiego sądownictwa, za co właśnie został aresztowany. I po tym, jak on został aresztowany, on postanowił trochę się wycofać z tego wszystkiego. On w czasie powstania warszawskiego tam też uczestniczył w zbieraniu funduszy, w takiej pomocy, ale raczej nie już jako prawnik. Tak? To znaczy tutaj on się skupił na pisaniu swoich pamiętników, które spłonęły w czasie Powstania Warszawskiego, a potem już na pisaniu prac akademickich, natomiast nie znalazłam informacji dotyczących jego zaangażowania w system sądownictwa państwa podziemnego, ani też nie natknęłam się na ich jakieś teksty, w których odnosiliby się do problemu kolaboracji. Rapoport na pewno z tym problemem się nie musiał zmierzyć w Najwyższym Trybunale Narodowym, bo chociaż ten Trybunał mógł za to sądzić, bo to były te same dekrety, to jednak Trybunał nie zajmował się tymi sprawami celowo, ponieważ bano się, że to może skompromitować Trybunał jako taki, a tutaj chodziło o utrzymanie jakiejś takiej dużej jego autorytetu w środowisku międzynarodowym. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie sprawdzałam, czy w jakimkolwiek zakresie tymi kwestiami zajmował się Rapoport w Sądzie Najwyższym, ale nie sądzę, bo raczej takie kwestie były rozpatrywane przez właśnie Izbę Wojskową, w której on nie zasiadał. To pytanie wynikało głównie z tej koncepcji, jaka była właśnie w Departamencie Delegatury Rządu na Kraj rozwinięta w projekcie dekretu ukarania przestępstw, niektórych przestępstw w czasie najazdu wroga, on chyba tak się nazywał, gdzie
teoretycznie dotyczyć, on miał przestępstw zbrodniarzy nazistowskich czy okupantów, ale jego główna kodyfikacja koncentrowała się właśnie na różnych formach kolaboracji, z tym, że ono już w takim tym pojęciu polskiej konspiracji. I to jest też takie pytanie, które się gdzieś pojawia. To jest bardzo bolesny wątek tego naszego sądownictwa, ponieważ w zasadzie później po tym, jak się zakończyły procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, w zasadzie działalność polskich sądów, tych okręgowych czy Sądu Najwyższego skupiała się na kwestii kolaboracji, a nie na sądzeniu nazistów. Wielu z tych nazistów w zasadzie uniknęło odpowiedzialności właśnie ze względu na ten brak zaangażowania polskich władz i te statystyki, gdzie podaje się tą liczbę właśnie kolaborantów skazanych, są oczywiście zatrważające. I tutaj też widziałam wśród gości panią Hannę Radziejowską, z którą zmierzałyśmy się z takim problemem, kiedy patrząc na te statystyki, to się wydaje, że w zasadzie większość narodu polskiego kolaborowała z Niemcami i więcej było tych kolaborantów niż nazistów, których mieliśmy osądzić, a to po prostu wynikało z polityki władz komunistycznych, a nie z tego, jak rzeczywiście wyglądała walka z okupantem w czasie II wojny światowej. I to warto mieć na myśli, że niestety myśl z przyczyn czysto politycznych skupiono się na innych zbrodniach niż powinno się było skupić po II wojnie światowej, ale tak zrobili też wszyscy, bo też pamiętajmy, po 1945 roku szybko zmienia się sytuacja, jest takie zagrożenie kolejną wojną światową, jest szykowanie się na kolejny konflikt wschód-zachód i okazuje się, że kto może być najbardziej przydatny w tym konflikcie? Otóż niemieccy żołnierze, którzy mają doświadczenie z walką z partyzancką sowiecką, więc dlatego też ta współpraca, czy to wyciągnięcie ręki do nich nie miało miejsca tylko w Polsce, ale także właśnie przede wszystkim w państwach zachodnich. Ja oddaję głos gościom, którym bardzo dziękuję za zgłoszenie się do zadania pytań. Następuje w tej kolejności profesor Bartłomiej Krzan, następnie dr Paulina Gulińska-Jurgiel, a następnie profesor Adam Redzik. Agnieszka Grzeszczuk nam pomoże to skoordynować. Dziękuję Państwu za pytania. Dziękuję serdecznie. Zacznę od gratulacji. Po pierwsze dla organizatorów, po drugie dla prelegentki. I teraz przepraszam za późniejsze dołączenie do tego wykładu. Niewykluczone, że coś mi umknęło, ale cały czas słuchając wykładu, zastanawiał mnie ten wspólny mianownik, to zestawienie z jednej strony karnisty, a z drugiej strony prawnika międzynarodowego. I nim zadam to pytanie, podzielę się taką osobistą refleksją, że dosyć dużym dla mnie zaskoczeniem było, gdy przy innej okazji, która też łączy się z panią profesor Grzebyk i nie tylko, zmierzałem się z piśmiennictwem, które popełnił Rapaport, odkryłem, że pomimo, że jest karnistą, takim z krwi i kości, i będzie się skupiał na prawie karnym międzynarodowym, a nie na międzynarodowym prawie karnym, to jednak u tego karnisty pojawia się większa inklinacja do przywoływania, nawet bezrefleksyjnego, tylko traktowanie jako aksjomatu tego, co mówił ojciec prawa międzynarodowego, czyli Grocjusz, a z kolei Ehrlich jest tutaj w tym zakresie cały czas mocno, mocno krytyczny, to znaczy stosuje równą miarę do każdego, zaczynając od starych mistrzów, jak i przechodząc do nowszych autorów z zakresu prawa międzynarodowego. Czyli to odniesienie do Grocjusza może się okazać bardziej przychylne ze strony nie międzynarodowca, tylko karnisty. I teraz szukając tego połączenia, czy szukając takiego wspólnego mianownika, też łączącego różne, dałoby się na pierwszy rzut oka sprzeczne tendencje, jak chociażby tutaj przywołała pani profesor Grzebek tę rywalizację pomiędzy Lauterpachtem a Lemkinem. Zastanawiam się, czy tutaj takim odniesieniem do tego nie byłoby pojęcie zbiorowości. Nie chcę w tej chwili wchodzić bliżej w to dzieło, czy w tę pozycję naród zbrodniarz, ale zapytam w ten sposób. Jakby pani profesor odniosła się do kwestii podstawy sądzenia, podstawy pociągnięcia do odpowiedzialności zwyczajowej obu autorów? Dziękuję.
Tu ja mogę odpowiedzieć w ten sposób, że ja też to zauważyłam, że na przykład o wiele łatwiej Rapoportowi przywoływać jeszcze przed II wojną światową, powoływać się na pakt Brianda-Kelloga, na kwestie zakazów wynikających z paktu Ligi Narodów. On patrząc po prostu, dla niego było coś oczywistego, że jeżeli mamy jakiś traktat międzynarodowy, to po prostu należy go implementować w prawie krajowym i są jakieś takie oczywiste konsekwencje z tych umów międzynarodowych. Mi się wydaje, że to też wynikało z takiej dużej swobody poruszania się w tym środowisku międzynarodowym Rapoporta i z wielu przyjaźni, które wówczas zawarł, także z osobami, które później odgrywały bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o tworzenie miejscowego prawa karnego, na przykład Donadie de Wavre, prawda? I stąd też rzeczywiście te odwołania do prawa międzynarodowego u Rapoporta bardzo często się zdarzają. One wbrew pozorom właśnie w kontekście takiej odpowiedzialności pojawiają się rzadziej u Ehrlicha, co naprawdę dziwi, biorąc pod uwagę to doświadczenie Ehrlicha, przecież on był sędzią ad hoc w stałym Trybunale Sprawiedliwości Międzynarodowym, orzekał między innymi w słynnej sprawie fabryki Chorzów, więc tak naprawdę powinien być specjalistą od kwestii odpowiedzialności wszelkich tego typu zagadnień, a jednak to nie była jakaś kwestia, która byłaby specjalnie go fascynowała. Jeśli chodzi o samo prawo zwyczajowe... No przepraszam pani profesor, to może to jest właśnie klucz do tego? Być może. To prawo zwyczajowe mimo wszystko prościej byłoby by używać go jako klucza dla Rapoporta, który nie dostrzegał jakichś takich wątpliwości, czy nie budowałby normy zwyczajowej tam, gdzie Ehrlich miałby problemy. Ehrlich jest o wiele bardziej ostrożniejszy, wiedząc o tym, jak to prawo międzynarodowe się tworzy i znając tą teorię prawa międzynarodowego, bo jednak jeżeli ktoś zaczyna się specjalizować w prawie międzynarodowym, to mniej więcej to wygląda w ten sposób, że na początku taki młody adept prawa międzynarodowego jest niesamowitym entuzjastą prawa zwyczajowego, ale im dłużej to prawo międzynarodowe studiuje, tym większy sceptycyzm nabiera do prawa zwyczajowego jako źródła prawa. I proszę zwrócić uwagę, rzeczywiście po 1945 roku my, czy to w Trybunale Norymberskim, czy w tym prawie krajowym, do prawa zwyczajowego jako źródła ewentualnych tych norm karzących za zbrodnie w czasie II wojny światowej się odniesiono. Natomiast obecnie, gdy mówimy o zasadach funkcjonowania Międzynarodowego Trybunału Karnego, no to się okazuje, że dzisiaj jesteśmy o wiele bardziej sceptyczni do podejścia do prawa zwyczajowego jako źródła odpowiedzialności karnej. Dzisiaj, a nie wtedy, tak? Więc wydaje mi się, że to ostrożniejsze podejście do prawa zwyczajowego może wynikać po prostu z większego doświadczenia Ehrlicha co do dyskusji teoretycznych z zakresu prawa międzynarodowego. Pamiętajmy, że to był specjalista z zakresu prawa traktatowego. On dużo o prawie traktatowym pisał i przywiązywał dużą wartość właśnie do traktatu jako źródła prawa międzynarodowego. Nie lekceważąc prawa zwyczajowego, ale znając ograniczenia wynikające z zasad tworzenia zwyczajów w prawie międzynarodowym. Dziękuję. Miałam doktor Gulińską-Jurgiel i profesora Adama Redzika. I odpowie pani profesor na może pytanie wspólnie. Dobrze. Dobry wieczór z mojej strony. Również ja dziękuję serdecznie za ciekawy wykład. Ja mam krótkie pytanie, które bardziej odnosi się do relacji osobowych, a nie tylko koncepcyjnych. O tym, o czym mówiła Dominika Łuczkiewicz, jako jednej z możliwych perspektyw cyklu, który państwo oferują. Pani zarysowała bardzo obszernie, sugestywnie tą sieć taką powiązań biograficznego doświadczenia, zakorzenienia w międzynarodowym środowisku prawnym, postaci, o których pani mówiła. Moje pytanie odnosi się do czasów może trochę późniejszych. Osobiście mnie interesują późne lata 50., 60. i dalej. Na ile ocenia pani sprawczość i nośność tego zakorzenienia właśnie biograficznego, konferencyjnego, publikacyjnego, przedwojennego w międzynarodowym środowisku prawniczym w kontekście zimnej wojny? To znaczy, na ile ta sieć powiązań, debat prowadzonych jeszcze przed politycznym podziałem kontynentu miała nośność, wolność intelektualną, czy jednak odgrywała się, rozgrywała się tylko w kontekście politycznej instrumentalizacji? Dziękuję.
Dobry wieczór. Gratuluję wykładu, tematu znakomitego. Tak naprawdę od lat mówimy głównie o Lemkinie i Lauterpachcie, a słusznie pani profesor zauważyła, że zapominamy o tym naszym rodzimym wkładzie i bezpośrednim, i pośrednim w rozwój nauki międzynarodowego prawa karnego. Moje pytanie, mam właściwie taki może nawet na początku komentarz, a potem nawet dwa pytania drobne. Oczywiście wiele wątków, które się pojawiło w tym wykładzie, jest bardzo interesujących, trafnych. Nie będę w żaden sposób uzupełniał ani komentował, co było sugestią na początku. To prawda, że Rapoport był osobą absolutnie wybitną i zupełnie zapomnianą, niestety zapomnianą też za przyczyną ostatnio przynajmniej Mogilnickiego, o czym wspomniano, bo zrobił z niego w ogóle czarną owcę i właściwie takiego nieudacznika, który przy tym jeszcze komentarze antysemickie, skrajne, które mi po prostu no, rażą mnie w tej narracji. Natomiast to, co u Rapoporta mnie ujmuje, to rzeczywiście to, co jest pewnie wspólne być może dla niego i dla Lemkina. Taka namolność, takie dążenie do celu za wszelką cenę, prawda? Jak Lemkin potrafił tylko bardziej nieoficjalnie, tak Rapoport miał to zupełnie z drugiej strony, że on zawsze musiał oficjalnie pokazywać to, że on to robi. No ta konferencja znakomicie zorganizowana w 1927 roku zapoczątkowała coś, co nam się w głowie chyba nie mieściło w okresie międzywojennym, prawda? I w Polsce. No i co prawda nie udało mu się tego stałego biura zorganizować w Polsce, ale to jest postać na pewno uważam, że jako organizator nauki prawa międzynarodowego i karnego, no, to jest numer jeden z całą pewnością w okresie międzywojennym. O Erlichu może nie będę się opowiadał, bo się wypowiedziałem pisemnie, natomiast w związku z Erlichem mam takie pytanie, bo to mnie nurtuje od dłuższego czasu i próbowałem to jakoś zweryfikować i ciągle nam się to nie do końca udaje, no poza tym, co pani profesor powiedziała. Czy oprócz tych opinii, które Ludwik Erlich przedstawił, możemy gdzieś poszukać jakichś źródeł, które by wskazywały, że on rzeczywiście przedstawił ową legendarną autorską koncepcję odpowiedzialności za zbrodnie nazistowskie? No bo ten wątek się pojawia w kilku wspomnieniach o nim, prawda? Tych pierwszych, zaraz po jego śmierci i potem co najmniej w trzech artykułach. Natomiast no, ja nic takiego nie znam poza tym, no, co dzisiaj usłyszeliśmy, czyli koncepcji no, właściwie odpowiedzialności państwowej tak naprawdę, a nie indywidualnej, nie jednostkowej. I drugie pytanie wiąże się z Rapoportem, ponieważ to, co rzeczywiście nas może zaskakiwać, to, że niewątpliwy związek z Lemkinem z okresie międzywojennym, wykreowanie go, zrobienie ze swojego takiego bardzo bliskiego asystenta, czego mamy dowód w tym, że właściwie wszystkie prace w komisji kodyfikacyjnej, to on zlecał żeby protokołował Lemkin, prawda? I potem z Lemkinem wydawał te komentarze, te materiały z prac komisji kodyfikacyjnej. No to właściwie z takiego swojego właściwie ucznia no, stworzył ważnego uczestnika społeczności tej dyskusji międzynarodowej nad ujednoliceniem prawa karnego. I to jest niewątpliwe. Natomiast zaskakuje to, że w okresie powojennym, poza wyrokiem, ja nie znam jakiegoś wyraźnego odwołania się do samego Lemkina. Nie udało też się odnaleźć jakiejś korespondencji między panami, a taka korespondencja jest na przykład z Neymarkiem się zachowała, mam taki list, prawda? I Sawicki też wspomina o Lemkinie, natomiast Rapoport nie. Czy pani profesor może na coś się natknęła, może ma jakieś przemyślenia z tego powodu? Dziękuję bardzo. Dobrze, więc jeśli chodzi o te powiązania osobowe, o które pytała pani dr Gulińska-Jurgiel, ja myślę, że te powiązania osobowe miały bardzo duże znaczenie i to jakby to rozpoznawane w środowisku międzynarodowym dla dużego szacunku, jakim cieszyli się prawnicy polscy po II wojnie światowej. Bo to, że na przykład polska delegacja była w stanie wywalczyć sobie specjalny status w Norymberdze, to jest zasługa właśnie tego uznania dla polskich prawników, że to nie są osoby
nie wiem, z, jak często teraz się próbuje przedstawiać, tak, osoby, nie wiem, nieumiejące krytycznie myśleć, nieumiejące wyjąć udział w dyskusji. To byli wszyscy, to czy mam na myśli i ten skład delegacji norymberskiej, ale właśnie no Ernika, Rapoporta i tak dalej, to były osoby mówiące biegle w kilku językach, publikujące w kilku językach. Dlaczego oni mogli tak istnieć w tym środowisku międzynarodowym i do tej pory oni są bardziej pamiętani na Zachodzie niż tutaj w Polsce, ponieważ publikowali. Publikowali w języku angielskim, publikowali w języku francuskim, brali udział w tych dyskusjach, byli rozpoznawani. Czy to się przełożyło na ich jakieś taką kontakty po II wojnie światowej? To znaczy obydwaj zostali w pewnym momencie odcięci od możliwości wyjazdów za granicę, tak? Jeździli inni, natomiast nie oni. To oczywiście pomagało im, nie wiem, uzyskiwaniu różnego rodzaju publikacji czy listów z zagranicy, żeby mieć ten dostęp do literatury. Natomiast rzeczywiście nie mogli tak swobodnie jeździć i brać udziału w debatach, jak to było przed II wojną światową. I stąd też ten zwrot w stronę historii prawa, tak? Historii prawa, czy też tłumaczenia największych, no bo to jest to, czym się mogli zająć, nie sprzeniewierzając się jakiejś takiej etyce akademickiej, zawodowej w pracach na źródłach. Czy pan profesor Redzik wspomniał o tej namolności? Tak, ona jest niezwykle widoczna. Ja bym nie powiedziała, że w kontekście Ehrlicha, ale na pewno w kontekście Rapoporta. Ja przypominam sobie rozmowę z profesorem Leszkiem Kubickim, który mówił, że gdy widzieli z pałacu Polskiej Akademii Nauk, że zbliża się Rapoport, to był krzyk na korytarzach Rapoportas, czyli że Rapoport jest u drzwi, więc trzeba się chować, bo za chwilę zaleje nas masą zadań, konferencji, które chce zorganizować, albo tekstu, który trzeba napisać. Zresztą Rapoport, który dożył pięknego wieku, on mówił, kiedy miał 80 lat, że on nie ma 80 lat, on ma po prostu dwa razy po 40, jest w świetnej kondycji i dlatego jest dalej pełen wigoru. Ale ta namolność i ten wigor, ta energia, one przyczyniały się do właśnie do tej aktywności międzynarodowej, do tych kontaktów, które są tak bardzo ważne, żeby w środowisku międzynarodowym zaistnieć, żeby można było te swoje idee dalej przekazywać. Jeśli chodzi o Ehrlicha i koncepcję odpowiedzialności, ja bym powiedziała, że poza tymi ekspertyzami, które na pewno miały duże znaczenie przy Najwyższym Trybunale Narodowym, on się tą kwestią w zasadzie nie zajmował po wojnie, więc może te takie wrażenie, że miał taki duży wpływ na to, wynika bardziej z wykładów, nie z tego, co pisał, ale wykładów, które prowadził na Uniwersytecie Jagiellońskim, bo rzeczywiście w pracy akademickiej tego nie dostrzegam, tak? To było też dla mnie takim dużym zaskoczeniem, dlaczego nie pisał na tym, tak. Tak, bardzo dziękuję za uzupełnienie profesora Krzona, że Ehrlich jeszcze miał bardzo ważny dla każdego prawnika wykład haski po II wojnie światowej, co też odzwierciedla uznanie dla niego ze strony środowiska międzynarodowego. Pani Dominika wspomniała też nazwisko Wacława Komarnickiego, który także miał wykład haski, także na temat wojny agresywnej, co też było uznaniem dla niego jego wkładu tego z okresu II wojny światowej. Ehrlich, Rapoport i Lemkin. Owszem, jeśli wiązać go, to Lemkin nie wspomina o Ehrlichu w swojej autobiografii, natomiast domyślamy się, że wykładowca, u którego uczęszczał na wykłady z zakresu prawa międzynarodowego i dyskutował na odpowiedzialności, to zapewne musiał być Ehrlich, tak? Bo to on prowadził wtedy wykład kursowy z zakresu prawa międzynarodowego. Rzeczywiście to Rapoport wypromował Lemkina i nawet jeśli zarzucić mu, że to on właśnie zadzwonił do Lemkina, że nie może jechać do Madrytu, żeby przedstawić swoją koncepcję, bo mówi się o tym urzędniku, który zadzwonił do Lemkina i powiedział, że ze względu na opór ze strony nazistowskich już Niemiec nie może pojechać tam i mówić o swojej koncepcji wandalizmu i barbarzyństwa, to jednak zadbał o to, żeby jego wykład w formie pisemnej został tam dystrybuowany i mocno go popierał. I rzeczywiście, ja się nad tym wcześniej nie zastanawiałam, ale ten brak kontaktów po II wojnie światowej jest zastanawiający, ale może on też wynika z tego, że Lemkin był tak zajęty swoją koncepcją i promowaniem swojej koncepcji ludobójstwa, że on żył tylko tym, to znaczy z wspomnień osób, które z nim współpracowały po II wojnie światowej,
wychyla się człowieka wręcz z obsesją na temat ludobójstwa, konwencji w sprawie zakazu ludobójstwa, tylko powiedzmy pozytywną obsesją, ponieważ ona doprowadziła do pewnych zmian, ale obsesją, która go w pewnym momencie zniszczyła, bo on nie był w stanie prowadzić już dalszej pracy naukowej, nawet jak był zatrudniony przez pewien czas na uniwersytecie, chyba bodajże Duke, to nie był w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków wykładowcy. I też to, co jest ciekawe, gdy się patrzy na trawo preparatoire konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, to o ile Lemkin jest ważny, gdy się przyjmuje rezolucję z 1946 roku i na tym pierwszym etapie prac nad konwencją, to potem jego wkład jest naprawdę minimalny. Tą inicjatywę przejmują inni prawnicy, także polscy prawnicy, ale nie Lemkin. Ja się nie natknęłam na jakąś korespondencję Rapaport-Lemkin, natomiast mieliśmy taki duży plan, żeby sprawdzić, ponieważ jest takie archiwum w Łodzi tej korespondencji Rapaporta. Niestety nie udało mi się tego zrealizować przez pandemię, tak? To znaczy nie byliśmy w stanie pojechać i sprawdzić, czy rzeczywiście tam się coś znajduje, ponieważ w Łodzi w archiwum tam przekazano całe te pudła, które przywoził Rapaport różnego rodzaju dokumentacji z konferencji i tak dalej, co warto byłoby przejrzeć i opracować, być może tam się coś znajdzie. Ale nie wiem, czy czasami ten brak kontaktu nie wynikał z jakiejś takiej nagłej antypatii Rapaporta, bo ja nie widzę tej antypatii na przykład w przywoływaniu wprost słów Lemkina w wyroku w sprawie Greisera, ale raczej już w skupieniu się Lemkina na jego projekcie, które było dla niego najważniejsze, a w tym akurat Rapaport nie mógł mu pomóc, bo już nie funkcjonował na Zachodzie, już nie brał udziału w tego typu dyskusjach. Panie profesorze, mogę jeszcze taki krótki ostatni komentarz. To prawda, nie do słów pani profesor Grzebyk, ale tutaj padło pytanie w trakcie naszej dyskusji na temat roli, jaką mógł odgrywać Ehrlich w państwie podziemnym. I tutaj, jeśli mogę, to taki maleńki komentarz. My tak naprawdę, tak słusznie pani profesor powiedziała, nie bardzo wiemy, jaką rolę odgrywa. To jest jakieś owiane tajemnicą. Jest wiele jakichś przekazów w tej literaturze, w badaniach nawet nad działalnością państwa podziemnego, nad działaniami Armii Krajowej w regionie, gdzie on się ukrywał, czyli południowa Lubelszczyzna, gdzie został odbity, czyli w Biłgoraju. Natomiast dla mnie, ja to chyba napisałem w tym artykule, takim łącznikiem z państwem podziemnym i też bardzo tajemniczym jest Karol Bertoni. I zwracam na niego uwagę, bo to jest postać do odkrycia. Z całą pewnością. Potem jego dziwna wyjazd z Polski też w 1946 roku, niemalże ucieczka. Nie wiem, powstają kilka rzeczy, już powstaje na jego temat. Natomiast jest to postać, która tworzyła tak naprawdę polską politykę, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przed wojną. I mimo iż po 1935 roku niby się oficjalnie wycofał, ustąpił z takiej stałej współpracy, to cały czas był w kręgu MSZ-u, cały czas był jednym z najważniejszych postaci, która kreowała tą politykę. Nie tylko on zresztą, bo taką postacią, którą jest zapomniana, jest Szymon Rundstein. To jest gigant tak naprawdę, jeśli chodzi o prawo międzynarodowe, a o nim zapominamy i właściwie on prawie nie istnieje w dyskusji. A on i Julian Makowski, którego też nie wymieniamy, tworzyli całą naszą tą politykę traktatową tak naprawdę. I gdy patrzymy na to tak globalnie, na całość tego i okresie międzywojennym i to, co się działo w czasie wojny, to mamy wiele znaków zapytania i brak odpowiedzi. Wracam do tego Bertoniego. A tu jeszcze... Proszę. Ja jeszcze taką postawiłem taką tezę nawet, że może sprawcą tego uwolnienia Ehrlicha był właśnie Bertoni. A wcale nie decyzja tego pionu, powiedzmy, politycznego polskiego państwa podziemnego, tylko indywidualna przyjaźń, która łączyła go. Być może, no nie wiemy. Tutaj jest wiele rzeczy do odkrycia jeszcze. Dziękuję bardzo, przepraszam tak długo. A jeszcze nawiązując do pytania pani dr Gulińskiej-Jurgiel o tych związkach osobowych, to też bardzo ciekawy związek osobowy i dużo o Ehrlichu można przeczytać w biografiach Jana Karskiego, bo Jan Karski był przecież kształcony we Lwowie w studium dyplomatycznym i to przecież właśnie z Ehrlichem ustalał na przykład miejsce swoich praktyk, co będzie dla niego najbardziej wartościowe i w którą stronę mógłby pójść. A nawet wspomina go Andrzej Ehrlich, bo to właśnie Jana Karskiego spotkali, gdy szedł wraz z rodziną na pokład
obraz Śnieżki Disneyowskiej i tą właśnie to spotkanie do tej pory pamięta, jak Jan Karski przywitał się z profesorem Erlichem. A Luizon? Ten sam rocznik, co Karski. Profesorze, muszę wkroczyć w mojej roli moderatora i stróża czasu. Ogromnie się cieszę, że pojawiają się kolejne komentarze. Myślę, że dobrze to rokuje dla też naszych dalszych dyskusji, do których Państwa ogromnie zapraszam. Dziękuję za wszystkie głosy, uzupełnienia, tutaj poszerzenie tego zakresu osób, o których możemy rozmawiać i których dorobek intelektualny możemy studiować i wspólnie analizować. Ostatnie z nazwisk Jana Karskiego otwiera kolejny temat i transatlantyckie zupełnie asocjacje. Dlatego na dzisiaj muszę zakończyć. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie pytania, za udział wszystkim, którzy wytrwali w tej długiej dyskusji, ale ogromnie owocnej. Pani profesor, wspaniały wykład, który przybliżył nam i mnóstwo ważnych pytań, dwie wielkie postaci. Państwa zapraszam i gorąco polecam do lektury książki Siła prawa zamiast prawa siły, którą profesor Patrycja Grzebek wydała w tym roku wspólnie z Rafałem Czarnogórskim. Zapraszam również do dalszych dyskusji w ramach naszych wykładów, spotkań, do kontaktu. Będziemy bardzo szczęśliwi z podtrzymania tej atmosfery, jaka dzisiaj tutaj powstała. Przesyłam linki z harmonogramem kolejnych spotkań za miesiąc. Tutaj pandemia trochę nasze wykłady zdominowała przez taką nieregularność. Mieliśmy nadzieję, że część odbędzie się na żywo w Centrum Willego Brandta. Prawdopodobnie wszystkie jednak będą miały miejsce online w takiej formule jak dziś. Za miesiąc głos zabierze Monika Piotrowska z Poznania, historyczka fotografii, która właśnie sięga do tych lokalnych archiwów, znaczy lokalnych archiwów Państwowej Polskiej Akademii Nauk, ale tego zasobu poznańskiego, który przestudiowała i ustaliła mnóstwo fascynujących faktów dotyczących biografii Tadeusza Cypriana. Przybliży nam tę postać właśnie w jego dwa oblicza, czyli fotografa i prawnika. Serdecznie Państwa zapraszam. Raz jeszcze wszystkim dziękuję i teraz jeszcze krótko oddaję głos dyrektorowi naszego centrum, panu profesorowi Krzysztofowi Ruchniewiczowi. Pani doktor, dziękuję. Szanowni Państwo, także ja chciałbym się przyłączyć do podziękować dla pani profesor Grzebek za jej kapitalny wykład. Być może w przyszłości to trochę będzie też zależeć od samych referentów, referentek. Być może uda nam się także wydać drukiem materiały z tego cyklu wykładów. Także jeszcze raz chciałem Państwu serdecznie podziękować za tak liczny udział. Trudno mi jest powiedzieć, z ilu krajów dzisiaj byliśmy, ale przynajmniej z trzech, co mnie też bardzo cieszy, że także i ten wykład dzięki temu, że jest wykładem online, mógł dotrzeć do tylu osób zainteresowanych. Także jeszcze raz dziękuję Państwu, życzę Państwu miłego wieczoru. Jeszcze raz Pani Profesor, Państwu za udział. No i do następnego razu. Dziękuję bardzo.